And wymordy moje z tej strony Mister. Co się zapisał? Mister Krzysztof Ibisz-Bright. Ponieważ się ogoliłem i się zmłodziłem. I witam was. Słuchajcie, rozpoczynamy maraton z The Sims 4. Tak żeście powiedzieli ostatnio na live'ie, to ja mówię, dobra, to tak zrobimy. I słuchajcie, mnóstwo rzeczy oczywiście się wydarzyło. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, to naprawdę zachęcam do tego, żeby zapoznać się z powtórką live'a, ponieważ było bardzo, bardzo fajnie. Dużo zrobiliśmy, przede wszystkim tak, z rzeczy, które jeszcze tam nie wszyscy wiedzą, co się stało. To mianowicie, champion graczy, najwyższy poziom w pracy mam... O, lodówka mi pierdoliła. Ten, Najwyższy poziom w pracy, tak? Tutaj rozpocząłem sobie z umiejętności moich. Umiejętności są tutaj. Gitara, 6 poziom, charyzma, 4. Gotowanie, 10 poziom. Wiem, teraz robię wykwintne gotowanie. Staram się zrobić właśnie na maksa. Troszeczkę zamierzam też pójść w sprawność fizyczną i w malowanie przede wszystkim, bo na malowaniu bardzo dużo można zarobić. I teraz słuchajcie, jaki jest plan ogólnie działania dotyczący właśnie tego, co będziemy robili w tej grze? Mianowicie będę starał się nazbierać tyle, żeby móc zbudować własny dom. Widziałem jak wolną parcelę 30x20. Myślę, że ona mi całkowicie wystarczy, żeby zbudować fajny domek. Tu jest parcela, która ma 15x20 i jest wykorzystana bardzo dobrze przeze mnie. Wszystkie tak naprawdę rzeczy mam. Zrobię sobie tam dodatkowo później drugie piętro jakieś, czyli jakieś pięterko. Bardzo fajnie mam zamiar to zrobić, żeby to naprawdę wyglądało kozak. Także no, dokładnie. I teraz, bo nie chcę tam, nie chcę używać tych innych parceli, bo to mi na chwilę obecną niepotrzebne jest. Także tutaj niech sobie gotuje typo. Proszę bardzo, może wydać pieczoną Alaskę? Ja pierdolę. Koneserus Rex, nowe osiągnięcie. Może tutaj dodać przybranie do potraw, podwyższając ich jakość. Proszę bardzo, no to w takim razie najpierw może naprawmy lodówę. 33 dostałem za wszystkie te. Właśnie, bo tu miałem wykasować sobie wszystkie wpisy, okej. Jest, wytrzyj. Odzyskaj części. I co my tu będziemy mieli? Dwie typowe części do ulepszeń. To tak, tutaj to do śmietnika poszło. Homar z wody, jakość oczywiście wspaniała, bo jestem mistrzem po prostu w robieniu takich rzeczy. Także ten homar już się tutaj, widzę, że mój sim najadł, to go sobie zostawiamy. Kibelek, mogę ulepszyć jakoś kibelek? Nie, kibel jest ulepszony na maksa. To skorzystajmy sobie z kibelka. A i ogólnie chciałem też wam powiedzieć właśnie o tym, że troszeczkę się pomieszały nasze stosunki z Summer i Karyną, ponieważ jedna na drugą wpadła i jedna była o drugą zazdrosna, no i było chuj, a nie trójkąt. Także muszę na nowo kombinować po prostu z tym, żeby było to zrobione tak porządnie, jak powinno być zrobione. Weźmy sobie teraz jakiś szybki prysznic, za chwilę zadzwonię do Summer, żeby ją sporerkować, bo potrzebuję towarzystwa do roboty. Także zaproszę do spędzenia czasu. A nie, Karynę mogę, dobra, no to Karynę tam wezmę, pogadam sobie z nią coś tam. Karyna zaraz będzie. O, pajak biegnie. Oj. Ale Karyna też już jest sporerkowana, także słuchajcie, jest 2-0 dla Huntera. Nie, don't you fucking dare, kurwa, no. Chuj, spróbujmy. Pierdolisz od razu, ale ty łatwa jesteś. Masakra, dobra. No to kino, to towarzystwo z zabawą wzrośnie, proszę bardzo, porerka. Porerka pójdzie piękna. I co? I poszło. Pięknie, ale to musiało być zajebiste, Barabara. To było Barabara godne zapamiętania. Co mam tutaj? Jeszcze raz Barabara. Nie, bo takie tutaj dostałem z tych. W ogóle też fajnie, że nie powiedzieliście o tym, że tutaj w karierze, jak sobie weźmiecie, czekaj, to było... Którym to było konkretnie? Tu było coś takiego, że można było zaznaczyć sobie domek i można było. To nie było rodowód, to nie. Chodzi mi o coś takiego, że można było tutaj zrobić tak jakby ulepszenie umiejętności Sima, że tam można było dodawać sobie coś. Tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, w którym to było miejscu.
Poszło, Barabara. O, to też było Barabara godne zapamiętania chyba. Tak? To było zajebiste Barabara. Dobra. To teraz wstawaj. Dobra, ją możemy ogólnie wyprosić już. To na razie. Zjedz coś na szybko. Płatki zbożowe opierdol, potem weź... Potem penchęż, higiena i szybko to, żeby ogarnąć wszystko, bo za chwilę do roboty. No, zaczynam pracę za godzinę, dobra. Dobra, już najedzony jesteś, zostaw. Szybki penchęż. Dobra, już umyty jesteś. No i pięknie, no i sim jest naprawdę. Ciesz gadki na podryw. O, no. Dobra, starczy. Już poćwiczył. No i lecimy do roboty, słuchajcie. Do roboty. W zajebistym naprawdę tutaj kondycji idę. Impreza promocyjna. Hunter został zaproszony do zaprezentowania nowej gry na związanym z nią przyjęciu promocyjnym. Zanim nadszedł moment fabrycznego pokazania, Hunter jest prawie półprzytomny, bo od kilku godzin rozmawiał z innymi zawodnikami. Normalnie, że dam z siebie wszystko. Zobaczymy. Cóż, Hunter w żadnym razie nie daje najlepszego występu w swoim życiu. O! Dzięki, no i... Pogorszenie oceny, małe. No to chuj, to w takim razie... Muszę się uczyć, wiecie, na pamięć trzeba zapamiętywać te wszystkie tutaj. Dobra, zjedz sobie coś tam, po prostu zjedz jaką kolację. No makaron ze srem możesz zjeść nawet. I taką wszystko na maksa także. Na luzaku. Zjedz. Muszę się uczyć właśnie tych na pamięć, bo one się powtarzają czasami i można, i po prostu można na nich zarabiać dodatkowo takie, wiecie, pierdoły różne. Co to jest? Wygadaj się przed kimś. Nie, nie będzie gadania. Nie umiesz gadać. Przez mywanie go wzięło, kurde. Dobra. Z energią dosyć słabo jest. No ale dobra, za chwileczkę, słuchajcie. Za chwilę... Co ja mam zrobić jeszcze? A, tutaj miałem w tym. Nie, nie mogę teraz. No to niech ćwiczy w takim razie. To mu jeszcze zabawa od razu wzrośnie. I słuchajcie, ja jeszcze chciałem powiedzieć, jak będzie wyglądała ta seria tych wszystkich... Wszystkich właśnie tego maratonu. Co maraton będziemy robili inne rzeczy. Dzisiejsze to jest taki właśnie, że zapowiedź, że to będzie takie, wiecie, to one będą po 20-30 minut, nie? Takie na luzaku. Tutaj widzę, że rośnie rockowe riffy. Proszę bardzo. No i zręczność pięknie wzrosła. Co to jest? A, że bateria, dobra. W takim razie skończmy i do spania. A dzisiaj też możemy, słuchajcie, pozwiedzać sobie te wszystkie tutaj kwiaty lwi paszczy. Co to jest? Jakieś drzewo. To jest dzień wolny od roboty, czy nie? Nie. Dobra, to na początek... Nie, to tutaj na razie skupmy się na tym, żeby była robota. Później, jak będzie już wolne, to będę sobie już mógł się bawić. Dobra, jest 10. A zjedz późne śniadanie. Takie naleśniki, łopierdol. Panie, na 10 poziomie mam to wtedy, ta jakość jest naprawdę dobra i można sobie... I można sobie elegancko wszystko tu ogarniać, proszę bardzo. Jakie jakości są? Błyszczą się czy nie? Błyszczą się normalnie. Czyli, że jakość jest wspaniała, to zawsze będą dobre. Bo to chyba zwiększa później, level zwiększa szanse ogólnie na to. Dobra, penchęż. Sprzedamy śmietnik. Poczta żadna nie przyszła. Na razie 51 tysięcy. A, i za tydzień ogólnie na live, bo oczywiście będę planował robić live, co... Czekajcie, obraz abstrakcyjny miałem zrobić. Duży obraz abstrakcyjny. Będę planował za tydzień na live robić budowanie już mojego takiego przyszłego domku. Zbudujemy sobie ładny domek. Myślę, że będzie git. Tylko trzeba dużo uzbierać, nie? Bo to... Prawdopodobnie to będzie wyglądało tak na początku, że ja zbuduję małą klitkę i po prostu będę potem powiększał o kolejne pokoje, tak? I tak to będzie wyglądało. No zobaczymy.
A ten może malować obrazy w stylu pop art wymagające wysokich umiejętności, obrazy surrealistyczne średnich oraz impresjonistyczne wymagające też średnich umiejętności. Ale z tego co mi ogólnie mówiliście, to na tych obrazach, na abstrakcyjnych, najwięcej można zarobić, dlatego abstrakcyjne musi napierdzielać. Także... Zaraz do roboty, nie? Zaraz do roboty, to akurat skończę obraz i będzie git. Także skupmy się na tym, żeby Hunter na chwilę obecną... Dobra. Dużo mu zostało z tego obrazu? Nie. To mogę sprzedać. Dobra, tak akurat jak wróci do roboty, z roboty, to sprzeda i będzie git. Jakoś tutaj ocena mi wzrasta, tak? Idealny nastrój, skupiony, pogodny. No i dobrze, i wchodzę wspaniałą, tak? Tu spięty jestem, widzę co się dzieje. Czasami... Dobra, niech sprzeda obraz, niech maluje kolejny, za chwileczkę... Sprzedane, to możemy... O, 381 zarobiłem na nim, także jest super. Jest coraz lepiej, to teraz może zjedzmy kolację. Kurczak pieczony, proszę bardzo. Kurczak pieczony, jedzie na otro. Potem penchen, potem hygiena. Niech weźmie prysznic. Tutaj już nie muszę akurat takich rzeczy robić. Tu mogę sobie tylko ćwiczyć tak naprawdę i to będzie najlepsze. Summer chce przyjść? No dobra, w sumie towarzystwo mi się jakieś przyda. Także niech wbija sama na chatę. Brawo, witam cię. A ty miałeś zjeść jeszcze, wiesz, tak w sumie. Jezu, tak jak normalnie. Normalnie przy niej się tam rozbiera, ty. Nie, zostaw. Idź zjedz, bo ty normalnie nic zabawy nie masz, o. Dobra. Dobra, ty weź, nie pierdol, Barbara. Trzeba zabawę podpompować. Najpiękniej, i poszło. O, ale zabawa pięknie rośnie. Jeszcze raz. Czekaj, nie śpi. Dawaj ją jeszcze raz w obroty, dawaj ją. A, bo mi się prysznic rozjebał. Naprawić trzeba. Uźwa. Już? Wygrzmoceni? Dobra, ona poszła w kimę, wiedziałem. Hunter oczywiście tutaj. Dobra, dawaj z nią w kimę. Żeby ta druga nie przyszła, bo będzie lipa. Ciekawy jestem, ile jestem w stanie... O. Pusta. Dobra, wstaję, nara. Nie, po prostu uwielbiam Simsy, nie? Uwielbiam Simsy. To jest mistrzostwo świata ta gra, naprawdę. Dobra, tu jestem wyspany, do 10 będzie spał, nie? Do 10 wyspał się, proszę bardzo. No to co, no to zjedzmy sobie. Użyj świeżych składników. A, takie rzeczy mogę robić. No to kurczak pieczony to... Czekaj. Nie. No dobra, no musi to zrobić, to już niech robi. Dobra, to ja tego kurczaka mogę przygotować na kilka dni w sumie. A ta co już znowu? To za pinda, jak ona tylko by przyłaziła non stop. Dobra, weź porcję z kutaka. Resztę schowajmy do lodówki i niech będzie sobie. Nie zostawiłaś u mnie majtek, spierdalaj. U innego zostawiłaś. Dobra, szybko. Ale dobra, jak przygotowałem, to będzie na dłużej. Na dłużej będę miał, wszystko będzie git. Dobra, weź gorący prysznic. Dobra, może być gorący prysznic. To teraz mogę malować kolejny obraz, tak? Obraz, który obudzi lwy namiętności. Brzmi ciekawie, zobaczymy.
absolutely. Ja no ja. Jebs. Muszę przyznać, że ten obraz we mnie namiętności żadnej nie wzbudził. Popartowy miałem w ogóle zrobić, duży popartowy, bo on będzie teraz... Jest dużej, ten jest wysokiej jakości. Uciu, panie. I coś dobrego będzie chyba z tego. No zobaczymy. Porerka za godzinę roboty zaczyna. 1300! Sprzedaj do gal... Kurwa! Tak! 1000 zarobiłem na obrazie, ale zajebiście! Jo, ale mi weszło, nie? Ale mi weszło. Dobra, do roboty, bio. Ale pięknie, ja pierdolę. 1000 dostałem hajsu za obraz, nie? Za popartowy. Co jest rosnące śmieci? Ale zajebiście, to mi się podobało. Dobra. Niech dokończy, póki mogę to niech dokończy. Nie mam je w domu? Ej, to dobre, to mi wyszło, to mi się podobało. What? Co on robi? A co się raz na jakiś czas widzę, że trafia. A to potem chyba same będą takie trafiały się, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Że same po prostu dzieła sztuki będę rysował i będę tak zajebisty. Oni wszyscy będą mogli mnie wtedy pocować w pięty czy coś. Dobra, szybki pęcherz. I nawet higieny nie muszę teraz, także sobie po prostu poćwiczę trochę. Elegancko, no to mi się podoba, słuchajcie. To mi się bardzo podoba w tym momencie, no to jest normalnie. Niech brzdąka. To będę streamował właśnie, z brzdąkania. Nie no, to na obrazach to się najlepiej zarabia, no. Niech sobie siedzi teraz i napierdziela. Whisky, moja żono! Muszę ogólnie taki prowadzić tryb życia tutaj tą postacią, że do czwartej po prostu będę napierdalał na gitarze, a potem do spania. Tu widzę, że jest dzień wolny, także jest git. Alalalala bamba! Dawaj mi jeszcze trochę, no żeby zabawa do końca. Jak będzie do końca, to git. No i jest, super, no i do spania. Tak idzie. Skupiony podczas snu, dobra. Co to jest rozwinąć tutaj? Trzeba chyć do frytów. Jak śpi. A teraz sobie popatrzymy na te ogólnie roślinki tu wszystkie. No i te aplikacje trochę mi jeszcze tam zarabiają, no, w sumie. No to co, no to kolejną porcję. Otwórz. To mi się nawet będzie już bardziej opłacało, żebym po prostu sobie gotował raz na taki zapas i tyle, nie? Mi fatrza będzie, jak się go ogarnąć potem. Porerka musi być zawodowa, dobra, pęchęż. Prysznyc. Dobra, i mam normalnie Sima, który jest prawie... Co to jest? Kop. Co to jest? Popatrzmy sobie w ogóle na te rzeczy teraz naokoło tutaj środowiska, o. Jak to Minecraft? Panter wykopał kapsułę. Co może być w środku? Albo jest spięty. Albo usycha z miłości. Obejrzyj ten obiekt. Rosnące grzyby. Rosnące grzyby, zbierz plon.
Jakiegoś może sadzić, podlewać rośliny, pilić chwast oraz zbierać plony. Na wyższy poziom odblokowany zostaną nowe interakcje i techniki. O! Co to jest? Kwiat lwi paszczy. Przypatrzmy się temu. Zbierz próbkę. Została dodana do jego wyposażenia. Hunter może w mikroskopie ją przeanalizować. A zbierz plon? No nie, dobra. Tu mamy kolejny Minecraft. Wykopał kapsułę. Co może być w środku? Ale dobra, teraz to obejrzyjmy, to drzewo, bo to drzewo jest takie magiczne trochę. Jaka narnia, czy jaki chuj? Poszukaj. Mogę żabę znaleźć? Co to za drzewo? Aha, po prostu oglądam drzewo. Dobra, no to szukam żab w takim razie. Bardziej twórcze zadanie muszę znaleźć sobie. Chuj, żaba liściasta. No nie, no to jest... Rosnące dzwonki. Ale ze mnie ogrodnik zajebisty. Szczerze mówiąc, to ja nie mam potem pojęcia, co ja mogę z tym robić, ale... Ale chodzę i zbieram, no bo... Bo mogę żabę kolejną znaleźć sobie. Dyrydydym. Tu mogę zebrać plon. Tu mogę zebrać plon. Tu mogę se pokopać. Będę chodził teraz zbierał wszystko tego. Surfująca żaba bakłażan. No co? Wesołe powitanie. Proszę bardzo. Jo, milfuś. No i ona już jest moja. Zapytam cię o zawód. Czym się zajmujesz, baby? Wędkarka o nazwie Rybak i Synowie. No to nieźle. Zobaczymy, czy ją interesują gry. Normalnie. Podzielę się, co... Glaby tube, Fuinta. LOL, można łowić ryby. Jak ona mnie już przytula. Szczerze ci pochwalę, jesteś zajebista, jesteś zajebistym milfem, wiesz. O kurwa, co ty pierdolisz, jestem takim fajnym milfem. Słuchaj, jak ci się coś spierdoli, to wypierdol. To jest proste, najprostsze co może być. Ta łowi normalnie ryby. Skubana. Ja nie wiedziałem, że takie opcje są, nie? Przechwala się talentem. Pierdolono! Prawie humor. A z romantycznej co mogę? A, poszła sobie. No trudno. No niestety, Hunter Porerka. Nie każdą wyzerka. Coś tam. Nie wiedziałem, że tu można iść na ryby przy każdym tym. To jest fajne. Jakoś zdziczały. Mogę dokończyć kurczaka, bo on chyba jeszcze dobry jest, nie? Karyna chce przyjść? Nie, mam je Karyna w domu. Sorry. To może słuchajcie, to może jeszcze zrobimy sobie penhenge. Sikaj po mistrzowsku, ja to muszę zobaczyć. Jaki Superman zrobił to... To, żeś się odlał po mistrzowsku. Zajebiście mistrzowsko się odlał. Obraz wzbudzający pewność siebie. Ale tamto to faktycznie było ładne, to co sprzedałem do muzeum. To mi się podobało. Jestem ciekawy, czy jakbym poszedł do muzeum, to faktycznie
Ej, to też będzie ładne. To faktycznie będę miał... To tam będą jakieś moje obrazy. Sprzedaj kolekcjonerowi, proszę bardzo. To co, to w takim razie może zrobimy jeszcze... abstrakcyjny jakiś duży, no bo to będzie najlepsze do tego, najlepszy zarobek. Fajnie, bo to szybki zarobek jest zawsze, po te 200 wpadają, nie? I w dzisiejszym odcinku już zrobiłem chyba ze 3000 czy 4 nawet. Ale nawet nie więcej, także bardzo dobrze. Mi się wydaje, że jak uda mi się naprawdę sporo zebrać tych pieniążków, tak? To jak będę sobie szedł tam na budowanko czy coś takiego, to faktycznie mogę coś ogarnąć fajnego, że będzie naprawdę... naprawdę będzie dobra budowla. Sprzedaj kolekcjonerowi. A te abstrakcyjne muszę robić. Podobno na abstrakcyjne... O, to mi się wydaje, że to będzie dużo warte. To zaczyna wyglądać ładnie. Wysokich realistyczne. O, pięknie. Czyli mi się poprawiło. Sprzedaj kolekcjonerowi. No dobra, to teraz spróbujmy. Zobaczymy obraz abstrakcyjny. W dużej, wysokiej jakości obraz abstrakcyjny. Jestem tego ciekawy, jaki to będzie obraz. No myśli o hajsie. No dobrze, dobrze myślisz, dobrze. Hajs, hajs, hajs. Hajs, 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 hajs. Dobre. No. Po 600! To mi się zaczyna bardzo mocno podobać. To mi się zaczyna bardzo mocno podobać, ponieważ to znak, że to jest dobry hajsik, no. Co to, akwarium? Tak, mam ten. Nie mogę sobie postawić, tak? Lel. Ostro. Ej, coś zrobiłem. A nie, dobra, rzuciłem tamtą żabę tam na dół. Dobra, koniec jedzenia. Penhendrzendrzen. Niech sobie poćwiczy na gitarce. Samo się przestawiło. Boże. Tak, o. No. I teraz będzie git. Proszę mnie tutaj ćwiczyć na gitarze, bo musi zabawa mu wzrosnąć. On do roboty będzie dzisiaj szedł. Nie, nie, dzisiaj nie. Ale fajnie, bo dużo na obrazach mogę teraz zarabiać. Jak będzie miał 10 poziom, to prawdopodobnie będę już same takie robił zajebiste obrazy, że po 1000, po 2000 będę zarabiał na nich i będzie w cholerę dobrze. No to słuchajcie, to będzie koniec pierwszego odcinka z Simsów. W kolejnym odcinku, słuchajcie, będę starał się teraz, żeby chodzić na randki z tymi, będę odwiedzał różne jakieś tam bary czy coś takiego. Zrobimy sobie taki jeden odcinek, że będę też rybki łowił, także zobaczymy, co z tego będzie. No i co, i w sumie to mordeczki, no to serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze poczta przyszła, kuźwa. Ile? 900, boże. Także no, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie i to by było na tyle. Kolejny odcinek jutro o godzinie 14, robimy sobie taki maraton, że codziennie o godzinie 14 pojawia się kolejny odcinek z Simsów. Także to by było na tyle, ja się zamierzam, do następnego i trzymajcie się, juhu!